Cześć moi drodzy, bardzo mi miło, że się widzimy na moim kanale. Dzisiaj przed Wami odcinek, który ja nazywam roboczo takim zestawieniem, bo będę Wam opowiadać o najpopularniejszych aktorach filmowych i serialowych lat 90. Także będzie o dzieciach występujących w serialach na początku nowego wieku, więc będzie naprawdę o czym mówić. Zabieram więc Was w moje dzieciństwo, ale wiem, że tutaj nawet jeżeli są osoby ode mnie starsze, które mnie oglądają, to uwielbialiście przecież te seriale, a dzieciaczki zwracały Waszą uwagę również. Ja się specjalnie dzisiaj tak troszeczkę cukierkowo przystroiłam, więc myślę, że wszystko jest na miejscu i możemy zaczynać tę opowieść o tym, co dzisiaj słychać u tych dzieci, które oglądaliśmy w różnego rodzaju serialach. Boże, jak ja im zazdrościłam, ja też chciałam występować w serialach i w ogóle robić karierę aktorki. Ale mi nie wyszło. Na szczęście mam Was i mogę się dzisiaj produkować jednak do tej kamery i sprawia mi to wielką radość, także jak widzicie, już nie mogę się doczekać, żeby zacząć, więc po prostu zaczynajmy. Zaczniemy od Pauliny Tworzańskiej. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych właśnie aktorek dziecięcych w kraju. Wszystko za sprawą bardzo popularnych dzieł, takich jak Panna z mokrą głową i Awantura o Basie. Naprawdę bardzo wiele osób lubiło to oglądać i za sprawą właśnie tych występów Paulina zaskarbiła sobie wielką sympatię widzów. Mimo, że jej filmografia nie jest duża, wiele osób do dzisiaj ją pamięta i zastanawia się, dlaczego nie możemy jej oglądać jako dorosłej aktorki również dzisiaj w filmach i serialach. Faktycznie dzisiaj Paulina nie ma nic wspólnego z show biznesem, co nie sprawia, że fanów jej brakuje. Jest bardzo uzdolnioną osobą, wystarczy chociażby tutaj jako przykład dać fakt, że w drodze do swojej kariery, w drodze do tych ról pokonała 3000 innych młodocianych kandydatek. Bardzo dużą przyjemnością na pewno też było dla tej właśnie dziecięcej aktorki występowanie u boku największych gwiazd, bo przecież obsada filmów i seriali, w których wystąpiła, była naprawdę gwiazdorska. Jednak, jak to często bywa, taka wielka popularność niesie ze sobą też sporo kosztów i minusów i trzeba przyznać, że Paulinę wtedy właśnie ta popularność, która na nią spadła właściwie z dnia na dzień, bardzo przytłoczyła. I to właśnie z tego powodu nastoletnia gwiazda postanowiła zrezygnować z dalszej kariery i usunąć się w cień. Choć zdarzyło jej się nawet raz wrócić za sprawą serialu Szatan z siódmej klasy, gdzie zagrała guwernantkę. Trochę byłam zmęczona na tym, że w kościele dzieci zamiast na ołtarz patrzyły na mnie, że rozpoznawano mnie na ulicy. Nie czułam się z tym dobrze, mówiła w jednym z wywiadów. I postanowiła zamiast do szkoły teatralnej zdawać na psychologię. Wymyśliłam sobie tę psychologię w trzeciej klasie szkoły średniej i nie wiem dlaczego, wyznała w wywiadzie. Prowadzi swój prywatny gabinet psychoterapii i w swojej pracy dotyka często bardzo trudnych tematów. Jednak jak sama mówi, ta świadomość, że pomaga ludziom, że pomaga im wyjść z dołka, że pomaga ich rodzinom, sprawia, że naprawdę uwielbia to, co dziś robi. Bardzo też strzeże swojej prywatności, więc nie znajdziecie jej aktualnych zdjęć, nie dowiecie się zbytnio, co u niej słychać. Świat seriali tylko informował, że wyszła za mąż i doczekała się dwóch synów. Karolina Sawka to ta druga Nel. Oczywiście odcinek o tej Nel z PRL zrobiłam dla Was, znajdziecie go w karcie. Zresztą też wrzucę Wam tam odcinki o dziecięcych gwiazdach PRL, więc jeżeli będziecie mieć ochotę przypomnieć sobie również tamte postaci, to zapraszam. Natomiast film powstał w 2001 roku i był wielkim hitem. I oczywiście dzieciaki, które tam wystąpiły, zarówno Karolina Sawka, jak i Adam Fidusiewicz, zyskały bardzo duży rozgłos. Zresztą ta rola zagrana była bardzo dobrze i przyniosła Karolinie bardzo wiele nagród. Jednak dziewczyna na kanwie tego sukcesu nie zdecydowała się odcinać kuponów i przerwała swoją karierę aktorską, do której powróciła dopiero po 16 latach. W Sojerze. W międzyczasie kończyła studia na Wydziale Aktorskim słynnej łódzkiej filmówki. W ostatnim czasie mogliśmy ją oglądać w serialach M jak Miłość, a także w Pierwszej Miłości. Tata, a Marcin powiedział, to słynne zdanie, które chyba słyszał każdy, kto się wychowywał w latach 90. A autorem tego zdania, no, może nie scenariusza, ale wypowiadał je Mikołaj Radwan. Ta rola uczyniła z niego młodocianą gwiazdę. Kto tego nie oglądał? Ja oglądałam, bardzo to lubiłam. Być może właśnie starsza moja publiczność nie do końca, bo jednak było to skierowane właśnie do dzieciaków, ale pan Piotr Frączewski jak zawsze dawał świetnie rady, choć Mikołaj mu nie ustępował talentem. Natomiast nie postanowił kontynuować swojej kariery. Od lat zajmuje się programowaniem gier komputerowych. Marcjanna Lelek to jest na pewno postać, którą znają fani serialu M jak Miłość. W końcu to ona grała adoptowaną córkę głównych postaci.
Hanki i Marka Mostowiaków. Na dodatek Marcjanna grała w tym serialu przez 18 lat. Kawał czasu. Postanowiła związać swoją przyszłość właśnie z graniem, ale co zaskakujące, w tym momencie postanowiła także rozstać się z serialem, po to by skupić się na studiach na łódzkiej filmówce. Niedawno głośno było o niej również ze sprawą życia prywatnego, kiedy przyznała, że zakochała się w kobiecie i jest od 6 miesięcy w szczęśliwym związku. Dotychczas spotykałam się tylko z chłopcami, ale w sumie zawsze spodziewałam się, że może mi się to przydarzyć. No i w końcu spotkałam dziewczynę tak zachwycającą, że mnie trafiło i trzyma, mówiła. Aktorka też zdradziła, dlaczego zdecydowała się powiedzieć o swojej relacji, choć wcześniej bardzo ukrywała swoje życie prywatne. Miałam poczucie obowiązku, bo gdzieś tą osobą medialną jestem i ten mój głos się odbije. To może komuś pomóc. Chciałam wykorzystać to w dobry sposób. Mówiła, przyznając, że bardzo boli ją nietolerancja wobec osób LGBT w kraju. Jak sama przyznaje, nie miała też problemu, żeby przekazać te informacje bliskim. Moja rodzina dowiedziała się o mojej dziewczynie chwilę po tym, jak zaczęłam ją mieć. Poznali ją i bardzo ją lubią. Moje środowisko też wiedziało o tym wcześniej, mówiła. I dodała, że co prawda do zakładania rodziny jej się nie spieszy, ale jest teraz bardzo szczęśliwa. Świat seriali natomiast informował, że również twórcy serialu postanowili w jakiś sposób zainspirować się tą informacją, ponieważ Natalia Mostowiak też będzie miała dziewczynę. Ja co prawda Jak Miłość nie oglądam, więc powiedzcie mi, czy to już się wydarzyło, czy nie. Jestem ciekawa. A Marcjanna przyznała, że chociaż teraz skupia się na studiach, to jednak nie wyklucza tego, że kiedyś powróci do serialu. To wynika z tego, że studiuje, moja bohaterka mieszka w Australii i może kiedyś wrócę. To nie jest tak, że zupełnie z tego zrezygnowałam. Obecnie skupiam się na studiach, które są bardzo angażujące. Teraz kręciłam swój film, więc byłam zajęta 24/7. Bardzo się cieszę, że mogę się w tym w pełni zająć. A teraz kolejny z seriali, który zdobył wielką popularność, no i co za tym idzie, oczywiście wszyscy, którzy w nim występowali, również stali się nam bliscy. A Sara Mildner była córką Zosi. Była dla nas bardzo charakterystyczną postacią. Ja ją pamiętam, te jej loczki i tak dalej. Natomiast Sara urodziła się już w rodzinie artystycznej. Jej rodzicami są Izabela Dziarska i nieżyjący już Jacek Mildner-Nieckowski. A Sara ponoć od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie aktorstwem. I oczywiście grała z Arturem Żmijewskim i Małgorzatą Foremniak, ich adoptowaną córkę. Ale potem postanowiła odejść z serialu i ślad po niej tak naprawdę dla jej fanów się urwał. Jeszcze przed odejściem postanowiła zagrać w kilku serialach i zagrała główną rolę w filmie. Ale potem wyjechała do Paryża po to, by się kształcić w zawodzie. Studiowała też filozofię na Sorbonie. Wszystko zmieniło się, gdy zdałam maturę i zrezygnowałam z serialu Na dobre i na złe. Wyjechałam do Paryża, do szkoły aktorskiej, do której dostałam się z pierwszą lokatą. Gdy skończyłam szkołę, wróciłam do Polski i musiałam zmierzyć się z nową normalnością. Mogłam liczyć tylko na nieciekawe rulki w serialach, które niezbyt mnie interesowały, mówiła w rozmowie z Na temat. Okazało się, że ten powrót nie był takim miękkim lądowaniem, a Sara przyznała, że to, co zastała w Polsce, nieco ją rozczarowało. Okazało się, że w ciągu lat rynek zmienił się, coraz mniej istotny jest talent i dorobek artystyczny. Ich miejsce zajęła umiejętność promowania siebie, dodała. Ale sama zaczęła pojawiać się na salonach, mogliśmy ją zobaczyć w jakiej to melodii. Sama też odwiedzała branżowe imprezy, by o sobie nieco przypomnieć. Ale zajęła się także wykonywaniem przekładów i tłumaczeń, bo posługuje się biegle trzema językami obcymi. I przyznała, że kiedyś bardzo chciałaby pracować jako dyrektor castingu, zajmujący się wybieraniem aktorów do filmów czy seriali. Bardzo ciekawy pomysł. Franciszek Przybylski jako pierwszy grał Łukasza Mostowiaka, więc po raz kolejny fani Jak Miłość na pewno wiedzą, o kim mowa. Jednak po latach zniknął z ekranów telewizorów, ale zbyt daleko nie odszedł. Jego mamą jest znana reżyserka teatralna Agnieszka Glińska, a ojcem aktor dubbingowy Filip Przybylski, którego głos można usłyszeć w reklamach czy w programie Ugotowani. Bycie dzieckiem, które około 2 razy w tygodniu ogląda w telewizji przez kilka lat średnio 10 milionów Polaków, to jest konkret. Wstydziłem się i do dzisiaj trochę się wstydzę tego serialu. Od pewnego momentu granie w nim wydawało mi się po prostu siarą. Między innymi dlatego zwiałem, opowiadał na Instagramie. Jednak nie ukrywał, że praca na planie bardzo wiele go nauczyła i pozwoliła na zdobycie cennego doświadczenia w bardzo młodym wieku, a na dodatek pracował przecież też ze świetnymi aktorami. Miałem okazję obserwować przy pracy takich wspaniałych ludzi, jak niebędący już z nami Witold Pyrkosz czy cudny Mariusz
Sabiniewicz. Tak dużo zawdzięczam Dominice Ostałowskiej. Tak wiele nauczyła mnie o ludziach, o świecie, o poczuciu humoru, pisał kiedyś na Instagramie. A Franciszek do dzisiaj związany jest z branżą filmową. Studiował na Wydziale Operatorskim i Reżyserii Telewizyjnej w Łodzi. Sporadycznie wraca także do aktorstwa, grał w Teatrze Studio, występował na wrocławskim Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, pojawił się w Galeriankach, pracował na planie Powidoków czy filmu Wszystko gra. A ostatnio serial, który odniósł bardzo duży sukces, to Wielka Woda. Możecie go zobaczyć na Netflixie. I właśnie również Franciszek pracował tam jako operator, a także reżyser. Sergiusz Rzymełka to jest postać, która na pewno jest bliska wielu osobom, szczególnie tym, które oglądały Rodzinę Zastępczą. Była to przecież postać niesztampowa. Troszkę cwaniak, troszkę krętacz, ale większość osób go lubiła. Po tym jak przestał występować na planie, sporadycznie jeszcze pojawiał się w innych programach i serialach. Odnalazł się także w dubbingu. Przez kilka lat użyczał głosu Boo w polskiej wersji animowanego serialu Dragon Ball Super. A w 2019 roku powrócił na ekran za sprawą Kobiet Mafii. Piotr Swęd. To jeden z aktorów, który jest najbardziej rozpoznawalny w Polsce, bo niewielu mamy aktorów z zespołem Downa znanych z ekranu. A Piotr przez wiele, wiele lat, już kilkadziesiąt, wciela się w adoptowanego syna Grażynki Ryśka w telenoweli Klan, która do dzisiaj świetnie sobie radzi na antenie Telewizji Polskiej. Piotr zaczął zaledwie w wieku 8 lat. Ponoć kiedy ekipa przeprowadzała tak zwany casting w szkole, Piotr od razu zachwycił realizatorów. Jak sam przyznaje, dzięki temu, że jego mama jest ze sobą bardzo zaangażowana i przez całe jego dzieciństwo była naprawdę bardzo zdeterminowana na to, żeby jak najbardziej jej syn się rozwinął. Bardzo dużo pracy w to włożyła. Piotr dzisiaj realizuje się na wielu płaszczyznach i spełnił wiele ze swoich marzeń. A także nabrał bardzo dużej pewności siebie. Sam ponoć czasem podsuwa scenarzystom, co mogłoby się w danej scenie jeszcze pojawić, jak ona mogłaby się rozwinąć. Wiele osób myśli, że sobie nie poradzę w życiu, ale nie ja. Będę jeździł po Polsce i za granicę, wszędzie tam, gdzie będzie dla mnie praca. Bo osoby niepełnosprawne mogą być zatrudniane, mówił w rozmowie z Polskim Radiem w 2016 roku. Nie każdy wie, że Piotr ma siostrę bliźniaczkę. Jest od niego o pół godziny młodsza, ułożyła sobie życie, dzięki czemu Piotr jest także dumnym i bardzo szczęśliwym wujkiem. A Piotr ma też poczucie humoru i za bardzo chyba w przyszłość nie wybiega, bo zapytany o to, co jeżeli Klan się kiedyś skończy, jak on się będzie realizował, to powiedział, że przecież jest jeszcze chociażby jak miłość, więc w czym problem? A prywatnie uwielbia grać na pianinie, malować, występuje także w Teatrze 21, więc na razie na brak zajęć nie narzeka. Roger Karwiński to jeden z dzieciaków, który pojawiał się w Niani. I podobnie jak Sergiusz Rzymełka miał rolę takiego małego cwaniaczka, ale jednak takiego, którego naprawdę kochaliśmy. Również po latach i Roger nie związał swojej przyszłości z graniem. Nie oznacza to jednak, że występowanie przed kamerą jest mu obce. Bo też na YouTubie się realizował przez wiele lat, więc jeżeli dobrze poklikacie, to go znajdziecie. A jeszcze kilka lat temu jego zawód to marketing manager. Nie wiem jak jest dzisiaj, natomiast no, od marketingu speców mamy przecież dużo, jest wielkie zapotrzebowanie, więc myślę, że na brak pracy nie narzeka. Filmową karierę jako dziecko zaczęła także Julia Wróblewska, chociaż tutaj od tych lat 90. znacznie odbiegam. Natomiast film Tylko mnie kocha jest rozczulający do dziś. Potem Julia mogła liczyć na rolę w Listach do M, kontynuacjach, również grę w serialu. Szybko stała się generalnie jedną z największych dziecięcych gwiazd. A także można spokojnie powiedzieć, że celebrytką, bo w internecie sporo osób ją obserwuje, ona też pojawiała się na różnego rodzaju imprezach, ściankach i tak dalej. Natomiast w ostatnim czasie postanowiła odejść z show biznesu. Wszystko dlatego, że bardzo odważnie, i ja to bardzo popieram, przyznała się do swoich problemów psychicznych. Cierpię na zaburzenie osobowości, chwiejnej emocjonalnie typu granicznego, wyznała. Aktorka przyznała także, że borderline zdiagnozowano u niej jakiś czas temu i podjęła wtedy leczenie. Nie ukrywała także, że kilkukrotnie trafiała do ośrodka terapeutycznego. Jednak Julia bez ogródek mówi o tym w swoich social mediach, nagrywa filmy, oswaja ludzi z problemami natury psychicznej, które mogą występować u innych osób, więc jest to naprawdę świetna postawa, mimo że przypuszczam, że w internecie nie zawsze dobrze odbierana, bo internet jest miejscem, w którym naprawdę hejtować uwielbiamy każdego, kto jest nieco inny, więc tutaj dla niej wielki szacunek, ponieważ pokazuje też innym, jak można sobie radzić z problemami i
też mówi o tym, jak bardzo ważne jest, by tych problemów nie bagatelizować. Sama przyznała, że na razie obecność w showbiznesie jej nie służy. Jeśli kiedyś zdecyduje się na powrót, to na pewno się o tym dowiemy, ale póki co lepiej jest jej w domowym zaciszu. Ale przyznała także, że showbiznes w wielu aspektach jej pomógł. Media, biznes, praca, którą miałam, bardzo mi pomogły i można powiedzieć, że mnie wręcz uratowały od wielu spraw. A choć dzisiaj Agnieszka Kaczorowska wciąż nazywana jest Bożenką z klanu, o co zdarzało jej się nawet obrażać, przecież wiele osób pamięta, ja również, że wcale nie wcielała się w tę postać jako pierwsza. Bo pierwszą Bożenką z klanu była Olivia Civelli, która dzisiaj realizuje się poza show biznesem. I choć Olivia miała wtedy zaledwie 5 lat, bardzo przypadła wszystkim do gustu i faktycznie jakoś od zawsze ta postać Bożenki z klanu była nieco ikoniczna. Dlatego dziewczynka szybko znalazła sobie miejsce w innych projektach telewizyjnych i teatralnych, a nawet w reklamach popularnych marek. Wiele osób też od razu wróżyło jej wielką karierę, bo naprawdę widać było, że świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o występowanie przed kamerą, która w ogóle jej nie peszy. Ale jej kariera zakończyła się zaledwie po 2 latach. Rodzice postanowili wyprowadzić się do Londynu i po prostu z tego prozaicznego powodu więcej nie mogliśmy jej oglądać na ekranie. Ale trzeba przyznać, że Olivia za daleko od show biznesu nie uciekła. Studiowała na University of Liverpool. Próbowała także swoich sił jako modelka. Wystąpiła nawet w brytyjskiej wersji Top Model. A w telewizyjnym show doszła bardzo daleko, bo dotarła prawie do finału. Natomiast później przełożyło się to na różne propozycje, dlatego pracowała jako modelka. Wzięła udział w kampanii kilku marek. A w 2021 roku za sprawą jej Facebooka mogliśmy się dowiedzieć, że wyszła także za mąż. A czym dziś się zajmuje? Jej głównym zajęciem jest ratownictwo medyczne. A Iga Kreft to kolejna córka Marka i Hanki Mostowiaków. Trafiła do serialu już jako utalentowana i nawet można powiedzieć, że dziewczynka z doświadczeniem, bo występowała w Akademii Pana Kleksa, w Teatrze Muzycznym Roma. Później pojawiała się w programie Od przedszkola do Opola. Gościnnie potem występowała w serialach Na wspólnej, Diagnoza, w filmach Sala samobójców, Hejter czy Piosenki o miłości. A dzisiaj jest nie tylko aktorką, ale także piosenkarką, która występuje pod pseudonimem Ofelia. I naprawdę sporo osób słucha jej chociażby w Spotify'u, bo nie jest to muzyka może tego głównego nurtu, ale jeżeli nie słyszeliście, to naprawdę warto ją. Ja sobie lubię czasem puścić w samochodzie. Mogliście ją także zobaczyć chociażby w show Twoja twarz brzmi znajomo. Od czasu do czasu pojawia się także w show biznesie, także jeżeli ktoś bardzo śledzi, to na pewno zorientował się, że jest to właśnie Gwiazda M jak Miłość. Tajemnica Sagali to był serial, który spędzał mi sen z powiek we wszystkie wakacje i ferie, bo właśnie wtedy po południu był emitowany i ja zawsze leciałam z tego podwórka, żeby się nie spóźnić, bo go uwielbiałam. Chyba był to mój ulubiony serial. To też kiedyś już zrobiłam odcinek o tym serialu, znajdziecie go w karcie. I sama dotarłam do twórcy głównej roli. A główną rolę zagrał Grzegorz Ruda i już wtedy mówiłam, że ja cały czas byłam przekonana, że to był Mateusz Damiński jako dziecko, a tu jednak nie. I choć Grzegorz jeszcze wystąpił w kilku serialach dla dzieci i młodzieży, ostatecznie swojej przyszłości z show biznesem nie związał. Jego kariera aktorska zakończyła się w 2005 roku. Dzisiaj jest ojcem, kibicem, a także taksówkarzem. Więc jeśli chcecie go spotkać, to rozglądajcie się na meczach Legii Warszawa. I na dziś to już wszystko, ale na pewno nie wyczerpałam tematu, więc jeżeli o kimś jeszcze powinnam powiedzieć, to być może warto bym zrobiła drugi odcinek z tego cyklu. Koniecznie mi piszcie. I oczywiście zapraszam Was do karty, tutaj nie tylko dziecięce gwiazdy PRL, ale także trochę odcinków, które mogą Was zaskoczyć, bo kiedyś robiłam właśnie odcinek o rodzinie zastępczej, zrobiłam o tajemnicy Sagali, to są takie retro odcinki, ale może będą dla Was ciekawe, bo nieco inaczej kiedyś wyglądał ten kanał. Będę też wdzięczna za inne pomysły tego typu zestawień, bo chciałam ich robić w przyszłości nieco więcej, więc bardzo, bardzo Was proszę tutaj o kreatywność, dopomóżcie mi, a ja już lecę główkować, czym jeszcze sama Was zaskoczę, więc będzie się działo. Wszystkim, którzy dotrwali do końca, bardzo dziękuję. Jeśli oglądacie mnie regularnie, to nie bójcie się mnie subskrybować. Będziecie wtedy wiedzieć, kiedy nowy odcinek, a te pojawiają się 3 razy w tygodniu. A możecie mnie oglądać, kiedy tylko chcecie. Czy to nie jest wypas? Wypas moim zdaniem, natomiast ja już spadam, bo jak widzicie, skończyć i pożegnać mi się z Wami jest trudno, ale trzeba. Także trzymajcie się ciepło, miłego dnia, wieczoru, życia ogólnie. Pa! Buziaki!